Początki kwileckiej szkoły sięgają XVI wieku, kiedy usytuowana była przy kościele, a nauczycielem był organista. W tym okresie zainteresowanie edukacją było niewielkie. Przełom nastąpił na początku XIX wieku, kiedy wybudowano obiekt spełniający funkcję szpitala i mieszkania dla organisty. W 1814 roku przy miejscowym kościele zorganizowano szkołę elementarną. Początkowo organista uczył dzieci w swoim mieszkaniu i to najskuteczniej zimą, gdyż latem dzieci nie uczęszczały regularnie. W latach 30. XIX wieku hrabia Arsen Kwilecki ufundował drewniany budynek szkoły w Kwilczu, obok której z czasem wybudowano stodołę i pomieszczenie gospodarcze. W 1888 roku, po dołączeniu katolickich dzieci z Orzeszkowa i Rozbitka, rozebrano drewnianą szkołę, a na jej miejscu powstał budynek z czerwonej cegły, wzniesiony na koszt władz pruskich, w którym znajdowały się dwie klasy. Do szkoły chodziło 178 uczniów z terenu gminy Kwilcz, Orzeszkowa, Nowego Młyna, Młyna Kwileckiego i Upartowa. Informacje o początkach placówki i jej funkcjonowaniu w czasach zaboru pruskiego potwierdza najstarsza kronika szkoły, pochodząca z drugiej połowy XIX wieku i prowadzona w języku niemieckim. W związku ze wzrostem do ponad 200 liczby dzieci uczęszczających do szkoły, władze pruskie rozpoczęły budowę drugiej szkoły w Kwilczu obok parku w Rozbitku na gruntach zakupionych od hrabiego Hektora Kwileckiego. Oddano ją do użytku w 1902 roku, a uczęszczało do niej 112 uczniów z obszaru dworskiego i z Rozbitka. W ostatnim roku Wielkiej Wojny w Kwileckiej Szkole funkcjonowały trzy klasy. Zajęcia prowadzono nieregularnie, a uczniowie nie posiadali podręczników. Wszystkie klasy czytały elementarz. 23 października 1919 roku rozpoczęto naukę w języku polskim. Pojawia się także w kronice pierwszy wpis w języku ojczystym. Funkcje kierownicze w okresie międzywojennym pełnią kolejno Leon Gierszewski, Jan Gierliński i Leon Kudełka. W tym roku zostaje wydany dekret wprowadzający 7-letni obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat oraz obowiązek gmin w zakresie zakładania i utrzymywania powszechnych szkół publicznych. W 1920 roku przyłączono do Kwileckiego Obwodu Szkolnego dzieci z Urbanówka i Mechnacza, a publiczna szkoła powszechna w Kwilczu drugiego stopnia stała się ośrodkiem edukacyjnym dla niemal całej parafii i zaistniała konieczność jej rozbudowy. Od roku 1929 do 1934 szkoła była tymczasową siedzibą Banku Ludowego w Kwilczu. Dobre początki tej współpracy trwają do dnia dzisiejszego z obecnym bankiem spółdzielczym Pojezierza Sierakowsko-Międzychockiego. W roku 1937 rozpoczęto rozbudowę szkoły, która stała się już publiczną szkołą powszechną trzeciego stopnia, czyli siedmioklasową. Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 3 listopada 1938 roku, a znajdowało się w niej 6 sal lekcyjnych i jedna pracownia. 3 września 1939 roku do Kwilcza wkroczyły wojska niemieckie, a wraz z nimi rozpoczął się dla naszej miejscowości, jak i całego kraju, mroczny czas okupacji hitlerowskiej. Wojska Wehrmachtu
zajęły szkołę, zmieniając ją na wojskowe koszary. Na boisku, w drewnianych barakach, znajdował się magazyn broni i sprzętu wojskowego. Wyposażenie szkoły, pomoce naukowe i księgozbiory biblioteki uległy zniszczeniu, a budynki znacznej dewastacji. Wznowienie nauki po II wojnie nastąpiło 17 lutego 1945 roku, a jej pierwszym powojennym kierownikiem został Karol Karczewski. Nauczyciele i uczniowie uporządkowali sale lekcyjne i teren wokół szkoły. Do szkoły powrócił z wysiedlenia jej przedwojenny kierownik Leon Kudełka. W roku 1947 pracę w Kwileckiej Szkole podejmuje Florian Mazurkiewicz, a po 2 latach zostaje kierownikiem szkoły. Intensywnie działają w niej liczne organizacje i koła zainteresowań – sportowe, społeczne oraz artystyczne. W roku 1967 patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko, a rok później Kwileckiej drużynie ZHP zostaje nadany sztandar, który przez ponad 20 lat godnie pełnił rolę sztandaru szkoły. W kolejnych latach rozpoczynają działalność Ochotnicze Chówce Pracy, a istniejąca szkoła przysposobienia rolniczego zostaje przekształcona w zasadniczą szkołę rolniczą. Kierownikiem wszystkich placówek oświatowych był Florian Mazurkiewicz. W roku 1972 dyrektorem szkoły zostaje Czesław Rębacz. Pełni też funkcję gminnego dyrektora i zarządza 10 placówkami oświatowymi. Zatrudnia on młodą sekretarkę tuż po maturze, Barbarę Lejman, która przepracowała w szkole 43 lata, w pełni angażując się w obowiązki zawodowe i w życie szkolne. W roku 1975 gminnym dyrektorem i jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej zostaje Eligiusz Lejman. Jego pasją, niezależnie od pełnionych funkcji, było harcerstwo. W roku 1984 dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Spychała. Rok później szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia wznowienia zajęć po II wojnie. Intensywnie trwają prace budowlane i 1 września 1992 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Po 10 latach ster szkolnych rządów obejmuje Ryszard Paluszak. Z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły ufundowano sztandar i powstała nowa ściana patrona. Następuje początek budowy sali sportowej oraz otwarcie pierwszej pracowni informatycznej. Władze samorządowe tworzą gimnazjum, a dyrektorem nowej placówki mianowano Andrzeja Chorodeckiego. Po roku dyrektorem gimnazjum zostaje Barbara Kowal, pełniąca wcześniej funkcję wicedyrektora. 1 września 2004 roku powstaje Zespół Szkół w Kwilczu, a zarządzanie połączonymi placówkami powierza się Annie Korpik. Od 1 września 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół została Aldona Woźna. 28 listopada 2011 roku powstaje ważny obiekt sportowy Orlik. W latach 2013-2015 obowiązki dyrektora szkół w Kwilczu były pełnione przez Agatę Tomkowiak, Karolinę Hutniczak oraz Olgę Leman. Od roku 2014 funkcjonuje w szkole oddział przedszkolny. 1 września 2015 roku na stanowisko dyrektora szkoły powołano Jacka Rosiaka i wspólnie z wicedyrektorem Marcinem Lejmanem podejmują się nowych wyzwań, które niesie szkolna rzeczywistość i rozwój cywilizacyjny. Szkoła podstawowa w Kwilczu wkracza w nowe stulecie ze swoją tradycją, historią i dorobkiem, który współtworzony jest przez pokolenia nauczycieli, uczniów, rodziców
oraz środowisko lokalne naszej małej ojczyzny. Panie dyrektorze, przekazuję panu te klucze, a wraz z nimi odpowiedzialność za funkcjonowanie tej szkoły oraz dobro uczniów. Dziękuję za zaufanie i przyjmuję tę funkcję z zaszczytem. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. 100 dat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczył i może przez to tak lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. I ty nieraz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja. Tam, gdzie miłość zostawiłaś swą, ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome tam. Myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasu, kochałaś pierwszy raz. Lubię moją szkołę za to, że zawsze, gdy potrzebuję pomocy, otrzymuję ją. Lubimy naszą szkołę, ponieważ mamy fajną klasę i dużo się tu dzieje. U nas w szkole są fajne zajęcia, na przykład wolontariat, SKS-y i kółko angielskie. Zawsze, gdy wchodzę do naszej szkoły, ogarnia mnie wielki entuzjazm. Lubię swoją szkołę za miłą atmosferę. Bardzo lubię szkołę, ponieważ każdy nauczyciel podchodzi do nas indywidualnie. Coraz więcej rodziców czynnie angażuje się, współpracując ze szkołą, i to daje efekty.